Witam was serdecznie w kolejnym szybkim poradniku z Rocket League. Dzisiaj pokażę wam, co zrobić, co prawdopodobnie zrobić, jeżeli zniknął wam jakiś przedmiot z ekwipunku. Pojawiały się w komentarzach czasami pytania, że na przykład zniknął mi samochód, powiedzmy Nemesis, i co z nim zrobić? Gdzie go mogę znaleźć? Czy jest ukradziony? Czy coś się zbagowało? Otóż prawdopodobnie po prostu musicie wejść w zakładkę zarządzaj ekwipunkiem, następnie udać się do zakładki najbardziej wychylonej na prawo i tutaj macie coś takiego jak zaarchiwizowane przedmioty. No i w tym wypadku wystarczy kliknąć usuń z archiwum, niech to będzie na przykładzie tych opon i w tym momencie one już się będą pojawiały w waszym ekwipunku. Możecie też to oczywiście kliknąć myszką, a nie, po prostu wystarczy kliknąć na ikonkę w takim razie. No i prawdopodobnie tutaj odnajdziecie wasze zagubione przedmioty, o ile oczywiście nie zostały skradzione, a tego nie zakładam. Chociaż jeżeli jest sporo osób poszkodowanych właśnie kradzieżą, to może też nagram poradnik, jak odzyskać skradzione przedmioty, albo przynajmniej spróbować. Ja standardowo was zapytam, jeżeli wyszukiwaliście ten film, to co wpisaliście w neta, aby go znaleźć? Tak, po prostu, żebym dostosował tytuł w razie czego. No i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat Rocket League'a, to zadajcie je w komentarzu. Postaram się również nagrać na ich temat jakiś szybki poradnik. A teraz jest bez przedłużania. Elo, elo.